Znajdujemy się na Warmii w gospodarstwie Paluzy spółka z o.o., gdzie od 2016 roku prowadzimy na powierzchni 3 hektarów plantację odpornościową miotły zbożowej. Składa się ona jakby z 4 części. Lewa część po mojej stronie to jest tak zwana część bez płodozmianu, czyli tutaj pszenica jest uprawiana przez 5 lat rok po roku, a w tej części po prawej stronie jest to blok ze zmianowaniem. 3 razy jest na tym polu pszenica, był rzepak w rotacji i bobik w roku ubiegłym. I co jest jeszcze ważne, to tutaj dolna część tej plantacji to jest po uprawie płużnej, orkowej, a na górze jest uprawa uproszczona agregatem uprawowym do głębokości 5 cm. Znajdujemy się na polach, gdzie problem odporności już występował. Mamy tu do czynienia z miotą odporną na ALS-y, czyli choćby popularnymi sulfonylomocznikami. Odporność na tą grupę, że tak powiem, produktów w znacznym stopniu ogranicza nam wybór preparatów, szczególnie wiosennych. I dlatego najlepszym rozwiązaniem, jakie mógłby wykonać rolnik, to właśnie odpowiednio dobrać herbicyd, który będzie przełamywał zjawisko odporności. Natomiast z rozwiązań jesiennych rekomendujemy takie rozwiązania jak Komplet, Expert Med, Bacara Trio. Jest to grupa produktów z innej grupy aniżeli sulfonylomoczniki i poziom skuteczności jest bardzo zadowalający. Jak wspominał wcześniej tutaj kolega Henryk, mamy tu również kolejny czynnik, czyli zmianowanie upraw konkretnie. Część doświadczenia, jak było pokazane to na schemacie, jest to 5-letnia, nawet 6-letnia monokultura, gdyż weszliśmy na pole po pszenicy. Natomiast część zajmuje płodozmian, gdzie w kolejnych latach monokultura pszenicy przerywana była uprawami takimi jak bobik i rzepak. Ma to znaczenie pod tym kątem, że wprowadzamy również inną grupę chemiczną, która powinna przełamać zjawisko odporności. Znajdujemy się właśnie przy bloku, gdzie wiosną zastosowany był Atlantis Star. Po lewej stronie jest to blok z orką, natomiast po prawej stronie, jak Państwo spojrzą, jest to blok z uprawą uproszczoną. Jak widzimy, skuteczność jest niezadowalająca. Teraz znajdujemy się przy poletku rekomendowanym przez nas, czyli rozwiązaniu jesiennym. W tym przypadku zastosowano tutaj komplet w dawce 0,5 litra na hektar i jak widzimy, rewelacyjna skuteczność 100%, powtarzająca się na przestrzeni 5 lat, podobnie jak i uproszczenie. Ale przypominam, że znajdujemy się w bloku z płodozmianem, gdzie efekt tych zabiegów jest dużo lepszy. Teraz znajdujemy się przy poletku kontrolnym. Przy okazji tego poletka chciałbym wspomnieć o trzeciej broni w walce z chwastami odpornymi, jakim jest orka. Orka przede wszystkim odwracanie, czyli przewrócenie się tego banku nasion, który w 100% nie wykiełkuje, co pozwala uzyskać lepszy efekt chwastobójczy w postaci zastosowanych preparatów. Dodatkowo obok samego czynnika chwastobójczego uzyskaliśmy wyniki, że orka ma też pozytywny wpływ na plon. Dzięki temu jednemu czynnikowi możemy uzyskać plon wyższy nawet o 3 tony w stosunku do uprawy uproszczonej. Podsumowując, 5-letni eksperyment dał nam wiedzę, że wprowadzenie poszczególnych strategii, takich jak właśnie system uprawy, czy też rotacja herbicydów, czy też zmianowanie, przyczyni się do ograniczenia zjawiska odporności, jednakże ten okres będzie trwał długi czas. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest połączenie tych wszystkich strategii, o których wcześniej wspomniałem, pozwoli nam w przeciągu 4-5 lat pozbyć się biotypów odpornej miotły.